Dzień dobry. Szczegóły konferencji zaraz będziemy obgadywać. Już skończyła się konferencja dwudniowa w takim ośrodku pięknym tutaj niedaleko Łodzi. Natura, zaczynam od pokazania natury tego ośrodka, jak to wygląda. Hotel, co prawda, w którym wczoraj nocowaliśmy, jest powiedzmy w remoncie, tam przed recepcją, tam gdzieś wyjście do recepcji jest odremontowany. Tu jest wjazd do tego, tam jeziorko głębiej jest po drugiej stronie ulicy. Tutaj mamy ten cały ośrodek, drzewa zabytkowe, prawie zabytkowe, to są stare drzewka, zaraz jeszcze pokażę inne. Tutaj jest hotel, recepcja, to tam, tak jak mówię, to tam jest recepcja, o tam to białe to jest właśnie ta recepcja, tylko że wejście w tej chwili jest z innego miejsca, to jest ten budynek restauracji. Tutaj, dzień dobry panie. O, tutaj tak przed tym, tędy idziemy. Dobra. Smacznego. Smacznego. O, i tu jest właśnie ten... Może my lody zjemy. Tył, co? Może my lody zjemy. No. Tutaj te lody są? To, słuchaj, ja będę nagrywał dalej, dobrze. Tutaj mamy ten ośrodek, to jest ta restauracja tutaj. Tył restauracji, tu cały ten teren. Tutaj wczoraj mieliśmy o taki wieczór z kolegami, ognisko tu w środku, ognisko myśmy rozpalili, takie wysokie ognisko było. Tu jest akurat ta buda, jeszcze o, widzę, że piwa jeszcze stoją tam. Na tym to jest ta kuchenka, kuchnia tu była, tam stolik znowu z podaniem jakiejś tam pyszności. Tam była karkówka smażona, kiełbaski, kaszanka, ogórki kiszone, sałatka jarzynowa oczywiście. No i co tam, kolega Zbyszek poszedł po lody dla nas, a ja chciałem już kontynuować razem z kolegami tam, bo tam podsumowanie tej konferencji jest. To. O. Nie wiem, czy poczekać. W każdym bądź razie tu jest ta, tam głębi właśnie ta sala konferencyjna, w której kontynuowaliśmy obrady. I w tej chwili właśnie będzie odbywało się podsumowanie, a może już się odbywa podsumowanie tych dwóch dni obrad. Tu jest nawet o takie boisko małe. No i idziemy. Tu już nie będę pokazywał, to właśnie, chociaż naprawdę to jest piękny teren, piękne okolice, piękny teren. Tutaj. A tu idziemy na salę konferencyjną. To najwyżej Zbyszek z tymi lodami tu przyjdzie. Tutaj kawa była. Jest jeszcze, można wyszczęcować się kawą. Tu soki, jakieś tam ciasteczka były. Tu jesteśmy, wchodzimy na salę konferencyjną. W tej chwili to oczywiście wszyscy tam rozjechali. Natomiast o, koledzy się instalują na podsumowanie.
już zaczynamy podsumowanie, czy? A, będziemy... Instaluje się Andrzej. Tutaj ze swoim tym. Tak, właśnie. Już. O, kolega będzie. A ty mnie chcesz filmować? Ciebie też, tak, no to żeby, dobrze, też żeby wiadomo tak, było, tak. Że na ciebie ewentualnie wtedy... Okej, okay. Dobra, a ja sobie przejdę tutaj na spokojnie. O, jakoś tak, jeszcze się nie nagrywa, tak? Żeby Nabil też usiadł. Okej. Okay. I kogo mamy? Jeszcze Ediego, tak? Czyli mówię, 10. Mariusz, śmiechnij się trochę. Nie bądź taki zły na Putina. No zostawcie Putina w spokoju. Robimy swoje. Ja tutaj znalazłem się w miejscu, które dało nadzieję. Ponieważ ja jestem od kreowania, a nie od generowania i powielania konfliktów, złych energii i tak dalej. Nie jest mi to do niczego potrzebne. Tam, gdzie jest kreacja, tam się cieszę. Tam jest to, co mnie tworzy. A tam, gdzie jest sztuczne podtrzymywanie jakichś takich rzeczy negatywnych, to niczego mi to nie służy. Proszę panów, mamy 15 minut materiału. Max. Nawet mniej, siadaj. Po 3 minuty siadaj w twoje miejsce, ładne. Tutaj. Edy. Jest jeszcze. Prosiamy, Edy. Moment, bo żebym to objął, dobra. Siadaj. Dajcie po 2 minuty i zmykamy. Ale co teraz? Siadaj. Ale może ograniczymy się, że Andrzej by nagrywał, bo tak to chcielibyśmy mieć jakąś kontrolę nad tym materiałem. Nie, jak Andrzej wyświetli, to ja dopiero wyświetlę swoje. Bo ja już nagrałem... Możecie uzgodnić później, nie? Nad tym. Bo to nie jest live. To nie jest live. To jest nagrywanie na kamerze. To jest nagrywanie. Nagrywanie na kamerze. Tak, że to jesteś Andrzej? Czy troszeczkę ciaśniej możecie się przytulić się do siebie? Minimalnie. Bo mnie się wszyscy mieszczą. Dobrze. I teraz panowie, jest taka sytuacja. Ten mikrofon musi stać tu, gdzie stoi. Natomiast jeżeli któryś z panów będzie mówić, to ja proszę, żeby wziąć ten mikrofon na podnóżku i do mniej więcej w takiej... Mają być widoczne? Chyba nie. Wszyscy schowajcie. Dzisiaj działanie było. Mariusz, zdejmij wizytówkę. My się znamy. Wszyscy zdjęli, a ty zostałeś z wizytówką. Widzisz, to się musisz... Pokazać. Jezu, no żyjemy w autonomii, tak? Jak ją już stworzyliśmy, to jesteśmy w niej. Przepraszam. Proszę panów, ponieważ mamy taką techniczną organizację, jaką mamy, to... Ja będę na chwileczkę przerywał, tak żebym potem mógł to wszystko zmontować. Będzie plan ogólny, prawdopodobnie Paweł zacznie i potem kto weźmie mikrofon, ja dojadę troszeczkę i na mój znak dopiero zaczniecie panowie mówić. No tak, dobrze, żeby to wszystko było ładnie wyglądało. Mam plan ogólny w tej chwili, także który z panów zaczyna? No to ja zacznę. Dobrze. Zaraz powiem, kiedy można wystartować. Powie coś Paweł jeszcze. Raz, dwa, trzy. Cztery. Pięciu was jest. 3, 4, 5, 6, 11. Dobrze. Teraz pana poproszę, żeby pan coś powiedział. Proszę coś powiedzieć. Ale głośno. Proszę coś powiedzieć. Halo, halo. To mikrofon przesuniemy. Ja ostatni. Jagisła. Ja gra biedę, ja gra biedę. No to wiemy, kto to. Widać, jakie filmy oglądaliście w dzieciństwie. Tak. Jest, no. Standard. Proszę, uwaga, proszę o ciszę. Akcja. Jesteśmy... Przepraszam, ja się wtrąciłem. Jeszcze raz, uwaga, akcja.
Właśnie zakończyliśmy dzisiejsze spotkanie, które miało na celu powołanie wspólnoty rdzennego ludu polskiego. Spotkanie było dwudniowe, sesja sobotnia kreśliła ogólne ramy naszego programu, naszego projektu. Przedstawiona była szeroka perspektywa zarówno od strony prawnej, historycznej, a także odnosiliśmy to do bieżącej sytuacji w Polsce. Koncepcja wspólnoty rdzennego ludu polskiego nie jest koncepcją oderwaną od rzeczywistości, dlatego wczorajszy kontekst pokazujący, jak Polska, mówiąc tutaj o gminach, powiatach i całości państwa, jest zadłużana w wyniku tak zwanych dotacji Unii Europejskiej, daje podstawy też takie rzeczywiste, do potwierdzające, że słuszna jest droga, którą obraliśmy, to znaczy, żebyśmy sami według własnych pomysłów, własnej wizji rozwojowej dla państwa, dla społeczeństwa, dla Polaków, w oparciu o respektowane, wyznawane wartości przez Polaków w odniesieniu do ich źródeł pochodzenia rodzinnego, etnicznego, zarówno w perspektywie ostatnich tysiąca lat, ale też w tych strukturach przedpaństwowych, jeszcze nie chrześcijańskich, nie katolickich, szukali swojej tożsamości i nie tylko jej się nie wstydzili, ale podkreślali istotne czynniki, które decydują o uformowaniu nas jako żywych ludzi wyznających określony system wartości, którzy nie chcą i nie godzą się, żeby rezygnować z tego, co utrwaliły stulecia naszej historii. Jesteśmy w gronie zarówno organizatorów, obok mnie Roman Klimczyk, który należał do takiego ścisłego grona organizatorów. Odpowiedzialny był za sprawy zarówno techniczne, obsługi informatycznej, jak i bieżące sprawy z prowadzeniem dzisiejszego i wczorajszego spotkania. Są także zaproszeni przez nas uczestnicy tego spotkania. Na pewno się za chwilę sami przedstawią, także niektórych pewnie państwo znacie z widzenia, a niektórzy może zaprezentują się w tym przynajmniej otoczeniu po raz pierwszy. Dlatego dzisiaj chcemy podsumować to nasze spotkanie dwudniowe, ale jednocześnie wierząc, bo taka jest deklaracja wszystkich osób uczestniczących, że to jest początek naszej drogi. I teraz przechodzimy do czynów, zarówno w stosunku do naszych sympatyków, tych, którzy deklarują gotowość współpracy, jak także dla tych, do których zwracamy się, w zasadzie informując ich o powstaniu tej wspólnoty rdzennego ludu polskiego. To są zarówno organizacje międzynarodowe, jak sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych i agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak do wiadomości obecne władze państwa polskiego. Nie będę komentował dokumentu, który żeśmy tutaj omawiali. To będzie specjalny materiał nagrany i prezentowany państwu, którzy dostaniecie adresy naszej strony internetowej, która jest w tej chwili przygotowana już do uruchomienia. W ciągu, myślę, gdzieś tygodnia, dwóch tygodni będzie wszystko funkcjonowało. Chcemy, żeby wystartować w dobrym takim standardzie technicznym, dlatego nie śpieszymy się, ale mamy wszystko gotowe. A teraz poproszę może i organizatora Romana Klimczyka, a także naszych gości o wrażenia po tych dwóch dniach spotkania. Dobrze, przepraszam, przerywam nagranie teraz. Ja bym prosił tak o streszczenie, pozostałe osoby maksymalnie dwie minutki, bo naprawdę nie mamy czasu. Pociągi nam pouciekają. Proszę, powiedz coś, Romku, teraz. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Komisja. Komisja też powinna powiedzieć. Teraz jest plan trójkowy. Uwaga. Akcja. Proszę państwa, jestem pod ogromnym wrażeniem w ogóle efektów naszego projektu, jeśli chodzi o zainteresowanie zaproszonych gości. Spodziewałem się raczej większego oporu, większych zastrzeżeń, natomiast w pierwszym dniu prowadziliśmy panele z prelekcjami dotyczącymi
zarówno sytuacji ogólnej, która nas jak gdyby zainspirowała do tego, żeby tym projektem się zająć, jak również przedstawiliśmy tutaj aspekty prawno-organizacyjne funkcjonowania tej wspólnoty rdzennego ludu polskiego. I no, spotkało się to z bardzo euforystyczną i dużym zainteresowaniem tutaj uczestników. Na drugi dzień zdecydowaliśmy się już organizacyjnie wcześniej jako założenia całego projektu, znaczy założenia całego spotkania, żeby zrobić panele takie praktyczne i podzieliliśmy tutaj osoby na poszczególne komisje zajmujące się tematyką poszczególnych działań, jakie będą przedmiotem funkcjonowania właśnie naszej wspólnoty. No, powiem szczerze, że te obrady w komisjach też były bardzo budujące, ponieważ te osoby bardzo się zaangażowały. Mamy opracowane pewne no, wytyczne, w jakim kierunku będziemy funkcjonowali, założenia do dalszych prac. Przedstawiliśmy w ogóle tutaj uczestnikom koncepcję dalszej pracy nad działaniami tych komisji, tak żeby to spotkanie nie skończyło się tylko spotkaniem i porozmawianiem sobie o różnych rzeczach, ale bardzo wiele osób tutaj zdecydowanie jest zadeklarowanych, żeby funkcjonować dalej w ramach komisji, żeby działać i no, tym właśnie tematem będziemy się zajmowali. No, ale zapraszam tutaj innych uczestników właśnie o wypowiedzenie się, jeśli chodzi o ich wrażenia. Teraz pan się śpieszy, że to zrobimy w ten sposób, że tą stronę z tobą obsłużymy. My nawet możemy ewentualnie, jeżeli jest taka możliwość, opuścić teraz tą grupkę i tak, dokończyć jej wdzięczność w takim razie. Po to robię. Wdzięczność. Uwaga, proszę. Dzień dobry, Mariusz Najda, Fundacja Nikoli Tesli Białystok. Jakby to podsumować, te całe nasze spotkanie? Problemów jest bardzo dużo. Gdzie nie spojrzeć, gdzie jest źle w różnych dziedzinach naszego życia. Ja jako fundacja część tych problemów jestem w stanie usunąć, jeśli chodzi o energetykę. Fundacja ruszyła z ogólną polską akcją obniżenia cen energii w Polsce do 5 groszy za kilowat, a wiemy, że już od czerwca ceny energii wzrosły do złoty 80. Na pewno przyniesie to bardzo dużo korzyści dla Polaków i będzie to taki wkład fundacji w rozwiązywanie różnych polskich problemów. Moim zdaniem to, co tutaj zostanie ustalone, nie będzie komu tego tak naprawdę przedstawić. Mam na myśli rząd i ugrupowanie polityczne, które teraz obecnie rządzą Polską. Nie są zainteresowani, żeby coś dobrego dla Polaków zrobić. Partie polityczne dbają o swój prywatny interes partyjny. Stąd moim zdaniem należałoby wziąć udział w wyborach, wygrać te wybory i wtedy nie będziemy my prosili łaski, żeby łaskawie rząd nas wysłuchał, po prostu wygramy wybory i to my będziemy decydowali o wszystkim, ale te wybory na razie no, trzeba się do nich przygotować i wygrać. Moim zdaniem mamy dość duże szanse i musimy tylko mieć dobry program. Chciałbym, żeby obniżenie cen energii i ciepła w Polsce było jednym z elementów kampanii wyborczej. Myślę, że dużo ludzi z tego powodu będzie się cieszyło i przedsiębiorcy, obniży to koszty życia i wiele innych spraw. To by było chyba na tyle krótko zwięźle. Dobrze, dziękuję panu bardzo. Pan już jest wolny. Teraz tutaj pana sobie weźmiemy. Ja to teraz dam. Diego, będziesz mógł zrobić. Ja się pożegnam. Wdzięczność za wszystkim organizatorom, za to, że tutaj miałem możliwość bycia.
było to kreatywne, dobre i wydaje się sensowne. Od dawna działając w różnych strukturach, takich związanych z działaniami wolnościowymi, trafiłem na koncept, który daje szansę zorganizowania się oddolnie, gdyż preferuję działania kreatywne, nie w oparciu o przeciwstawianie się, tylko w oparciu o tworzenie. A tu się wydaje, że właśnie ten projekt to zakłada. Wdzięczność. Dziękujemy bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie będę się z nami ściskał. Widzieliśmy na pocałunki. Ale nie dzisiaj, nie w czasach. Dobra, dobra. Podróżamy tematy kolorowe. Jeżeli można pana prosić, żeby tutaj zbliżyć się. Coś powiedziałem. Zupełnie swobodnie, tak. Ja wiem, że. Raz, dwa, trzy, tak? Lepiej słuchać. Ja mam to dobrze głośno. No ja mam głos. On ma taki głos. No. Ja potem wiesz co, jeszcze Andrzej, na koniec muszę krótko skomentować to, co... Dobrze, ja wiedziałem, ale już daliśmy się wypowiedzieć, o to chodzi. Przepraszam bardzo, mamy mało czasu. Dobra. Akcja. Witam was serdecznie, zapewne większość osób mnie zna. Znalazłem się tutaj z radością na zaproszenie moich przyjaciół, z którymi od dawna działamy, czyli z Pawłem Ziemińskim, organizatorem, i Romanem Klimczakiem. Tak samo przyjaciłem tutaj Nabis, tak? Nabila, tak. Gdzie, jak wiecie, działamy w sumie od dawna w tych, jak to się mówi, ramach właśnie szukania naszej rdzenności, tak? Tego, kim jesteśmy, żeby przestano nam odmawiać prawa właśnie do tego, tak jak to zrobili, robią i korzystają z tego właśnie Indianie, Aborygeni i tak dalej, inne nacje tubylcze. Jak wiecie, prowadzimy telewizję radio, telewizję Słowenia, czyli i radio, i telewizję Słowenia. Będziemy tak samo temu projektowi jak najbardziej partycypować jako Radio Słowenia. I ja, jako, znacie też moje pewnie książki, jako badacz historyczny naszej kultury, czyli pójście, kiedy poszedłem właśnie po puzzlach do naszych korzeni, zauważyłem właśnie całą tą właśnie różnorodność, jaką my sobą prezentujemy. I od kiedy właśnie, jak tutaj Paweł mówił wcześniej, że zanim się zaczęły te koncepty... Prosiłem do obiektywu. Aha, dobra. Przepraszam, muszę plan zrobić. Dobra. Ja patrzyłem w lampę. Tak, dobrze, źle. Tu, proszę. Mam zmieniony plan, to się wszystko połączy. Proszę. Dobra. No jak tutaj Paweł wcześniej powiedział, że zanim zaczęły się te struktury tworzyć tego socjalistyczne, czyli socjalizmu XIX wieku, kiedy zaczęły się tworzyć nazwy typu narodowość, nacjonalizm, właśnie państwowość, no to my właśnie chcemy sięgnąć, bo mamy możliwość do tego i udowodnione to jest naszej ciągłości kulturowej jeszcze sprzed całych tych okresów. Okresów tak samo właśnie chrześcijaństwa, czyli starożytności naszej i bardzo bogatej kultury związanej właśnie czy z Wedami, czy z innymi ważnymi historycznymi wydarzeniami. I na pewno będziemy, tak jak ja, w Komisji Historycznej szli w tym kierunku, żeby właśnie pokazać tą naszą kulturowość, żeby odzyskać to, co nam zagrabiono. I dlatego widzę ogromny potencjał, zwłaszcza tutaj ludzi, których większość też poznałem, bo działają wszyscy. I właśnie w tym doświadczeniu wszyscy się skupiamy właśnie teraz już na całkowitym działaniu. I właśnie jako rdzenny lud, czyli tubylczy, walczymy do końca, jak to mówią, i o jeden dzień dłużej, o nasze właśnie prawo dalej istnienia, przede wszystkim dla potomnych. I to będziemy wspierać, ja też jako Radio Słowenia, jako Edward Słowianin, i mam nadzieję, że wszyscy, którzy do nas dołączą, tożsami z naszą tożsamością. I za to dziękuję, za wspaniałe spotkanie, wspaniałych ludzi. I uważam, że to jest potencjał, ale już, który działa. Dziękuję. Dziękuję. Zmienia się oświetlenie. No, no więc właśnie. No, ale to w końcu wychodzi. Ale wiesz, pan... mamy lepiej, od nas się światło odbija cały czas. Ale rozumiem. Za blendę może. Tak. Dobrze, pan. Teraz tylko zostało nam. A na pil ty będziesz mówił? No, nie, to nie ma co. Pięć minut nam
korzystamy. To Paweł tam, wiesz, podsumuje i ten... Pamiętaj, że to jest mapa. Zwłaszcza dla ciebie. No właśnie miałem to samo powiedzieć, że Paweł się odzwiedzi. Jak będzie już się zbliżało coś, to tak, pokażę ci, żebyś nie był... Żebyś nie przedłużył. Tak, gdzieś już kropkę wstawił. Tak, tak. Wtedy kropkę wstawił. On już przygotowany już. Proszę, akcja. Dowodem tego, że nie stosujemy żadnej cenzury prewencyjnej, jest wypowiedź jednego z uczestników, Mariusza Najdy, przedstawiciela prezesa Stowarzyszenia imienia Tesli w Białegostoku. Mariusz powiedział, że upatruje drogi odnoszenia sukcesów w realizacji celów Polaków w uczestniczeniu w wyborach do parlamentu czy wyborach innego typu. No muszę tutaj sprostować w pewnym sensie, ale dotyczy to istoty naszego projektu. My nie zamierzamy uczestniczyć w grze wyborczej według reguł narzuconych nam przez system. To znaczy grać tymi znaczonymi kartami, nie mając dostępu ani do mediów, ani do przynależnych nam środków, funduszy wyborczych, ani też nie będąc w pewien sposób uznani przez system jako partnerzy do tej pory. Mhm. I tym sposobem nie damy się sprowokować do pozornego uczestniczenia w różnych koalicjach, a tym bardziej uczestnicząc może nawet sukcesami w akcji wyborczej. Bo gdybyśmy zasiedli, zakładając, w parlamencie, to prawdopodobnie podzielilibyśmy los wielu tak zwanych niby antysystemowych formacji politycznych, które wchodzimy z hasłami antysystemowymi, a potem w wyniku korupcji politycznej, zagrożeń, szantażów czy jakichś innych działań głównych graczy systemu, tracili swoją tożsamość, identyczność, wiarygodność w stosunku do wyborców. My nie chcemy iść tą drogą, chcemy realizować zupełnie inny projekt. Nie zamierzamy się wypisywać z państwa polskiego, nie zamierzamy ogłaszać secesji, bo to jest nasze państwo, nasza historia, nasza przeszłość, nasze życie w przyszłości. Natomiast nie dowierzając i mając dowody na to obecnemu układowi politycznemu, który trwa od lat 30, postanowiliśmy iść drogą autonomiczności, czyli sformułować mocny projekt ideowy, sami określać reguły, według których chcemy postępować w życiu społecznym, gospodarczym, prawnym, kulturowym, badać historię w sposób niezakłamany, bez cenzury i przedstawiać efekty naszych działań do akceptacji społeczeństwa, czyli Polaków. Polaków rdzennych, mieszkańców tej ziemi, związanymi z tą ziemią od pokoleń, związanymi z pamięcią o swoich przodkach i z tą nadzieją rozpoczynamy projekt i wiemy, że sukces jest po naszej stronie, bo po naszej stronie jest prawda. Dziękuję. Na Wiktora teraz.